Witajcie, witam was na dzisiejszym filmie. Tak jak widzicie, John Deere trochę już zakurzony, bo żniwa trwają, chwilowa przerwa w żniwach. Czekamy na pszenicę, aż pszenica dojdzie. W międzyczasie wozimy gnojowice pod rzepak. Tu już mam beczkę zalaną, 8000 litrów. Odpalamy sobie maszynę, koguty i wyjeżdżamy. Na hektar 30 to rozwiozę, no będę woził na hektar 30. Zobaczymy, ile mi tego wyjdzie. Niech sobie przejedzie. Towaru ubywo dość szybko i tak sobie chyba będę jeździł, że na tych małych polach tak jak to się tu źle jeździ. O kurcze, ale mi go ściągło, widzieliście to? Koła skręcona, a ciągnik jał prosto dalej. No i beczka się odpięła. No i coś czuję, że to może nie jest za dobrze. Teraz włożymy te gnojowice. Zobaczymy. Ponad pół beczki na 30 arów, to chyba będzie dobrze. Lecimy trochę na tamtym polu, jeszcze rozlejemy. Tak myślę, że 4-5 beczek pod rzepak, żeby dać. Nawrócimy. Jedziemy teraz tak. Nie tak szybko. Znaczy jak sobie beczki nie włączył. Prawo ta druga, trochę kamienia by tu mogli nasypać, żeby tu lepiej jechało, bo zaraz to omijać te dziury, bo się skoczą na tych dziurach, jak nie wiem, gdzie wypadłeś z tego ciągnika. Że z tej obory po prawej wyłożymy gnojowice.
ten znak, który robi, to ja nie wiem. Szybko się zapełnią i jademy z kolejną beczką. Zawiademy. Chcę, żeby... No właśnie. A ile prędkość? Nie za szybko. Tak wygląda farming właśnie. Może trzy beczki wystarczą, tak bym cały czas jednakowo ustawiony, nie za dużo, jakoś tak średni rozlewanie, nawet nie wiem ile litrów na hektar. Rzepak będzie bezorkowo siany. Czyste, no to przejadę. Jeszcze z beczka wystarczy. Trzy beczki na hektar, 30 pół drzewa. Z pustą beczką to się fajnie zbiera. Tak, jeszcze z ponad 20 tysięcy litrów zostało.
Czekajcie, jeszcze zobaczę dokładnie, ile ta beczka ma szerokości. Beczka ma 11 metrów szerokości. Przepraszam, nogawica rozlana. Prawie 3 beczki poszły. Tak wychodzi z 2,5 beczki na hektar. Zajeżdżamy sobie elegancko na gospodarstwo. Cofniemy sobie, bo na razie nic nie będziemy wywozić. Rzepak, tak jak już mówiłem. Właśnie to jest Farming Simulator. Bezorkowo będzie siany, tak jak i pszenica. Gruber pójdzie. Jak był lepiej dociążony, to... Czekajcie, jak to będzie z obciążnikiem. Dobra, zostawiamy maszynę. Pracownik znowu kombinację europejskie robi, bo należuje dalej ta usługa. Chwilka, tylko się zapiszę. Tam to 3 hektary stależywałem, tu mam hektar i tam jeszcze hektar 40 do talerzowania i to tyle z usług. Co do siewu rzepaku i pszenicy, to pszenica i rzepak będą siane bezorkowo. Teraz to zrobimy pod rzepak gruberem. Później
pokoszone pszenicę. Jak będziemy mieli pszenicę pokoszone, to zasiejemy ze rzepak, tylko jak będziemy siać naszym siewnikiem rzepak, to wtedy jeszcze talerzyknie przed samym siewem, a jak nie naszym siewnikiem, no to, bo może coś innego być, no to będziemy siać od razu po gruberze. Może to trochę poleży i jak będzie siewnik z jakimś agregatem poprawił posiewu, może jakieś testy, może by się pożyczy, jak do żądira, no to będziemy tak to od razu, tak jak mówię, po gruberze. Zobaczy jeszcze. Trochę zostanie, ale wąski przejazdek został trudno. To by nieco. Odbieramy sobie prawie 2000 za to. Tego tam nie było hektar, tego tam było hektar 20, hektar 30, coś takiego. Jedziemy zacząć tam talerzować, jak tam trochę potalerzujemy, żeby pracownik już mógł talerzować, to pojadę sobie ja gruberować. Na następny film to prawdopodobnie będziemy czekać na żniwa, bo już będą żniwa po sobie. Będzie robił, ja sobie podam ze swoje pola ogarnąć. A że ciągnik jest, maszyna stoi, co ma stać, jak można na tym może zarabiać na siebie. Przy następnym przejeździe się zrobi ten klik.
figurkę mocno ciągnąć. Biorę się za swoją robotę eleganckim zestawem. Już se zamkniemy. Sześć łap, grube 2,60 m. Jak widzicie, wystaje tak z 20 cm 30. Zaciągnik z jednej i z drugiej. Jeszcze będzie gorzej, bo tu po tej gnojowicy C1. Co wam powiem,
ten obciążnik nic mi nie daje, tylko jeszcze gorzej robi. Ja sobie go odepnę i w następnym filmie, no i widzicie, w następnym filmie będziemy sobie działać z gruberowaniem, bo to jest za dużo do tego John Deere'a, taki obciążnik. Trzeba wykombinować coś lepszego, więc zostawcie suba, łapkę i widzimy się już w kolejnym filmie, więc trzymajcie się, do następnego, na razie, cześć.